Cześć moi drodzy. Jak zwykle dzisiaj będzie ciekawa historia, mianowicie klient przysłał iPhone'a 12 Pro Max, który wylądował w czeskim serwisie Apple, autoryzowanym serwisie, przynajmniej tak klient twierdzi. I coś tam mocno poszło nie tak. Zapraszam do oglądania. To jest nasz telefonik. Klient pisał, że ekran jest trochę sfatygowany, w sensie porysowany czy coś w tym stylu. Jest trochę brudny, porysowany, ale to nie powinno jakby za dużo tutaj robić. Ekran jakby pręży. Odstaje. Widzicie? Dość mocno odstaje. A już różne rzeczy słyszałem o czeskim serwisie i co tam się wyczynia. No zobaczymy. Czy urządzenie będzie trzeba położyć na podgrzewacz, czy wystarczy podważyć ekran i odejdzie ten ekran, czy jednak coś tu więcej będzie trzeba zrobić. No tak, ekran jest uszkodzony, zobaczcie co tu się dzieje zupełnie. Jest jakaś lipa przy włączaniu, więc tu się dużo złego podziało. Część ekranu w ogóle nie działa. Mimo, że ekran odstaje, to nie chce puścić, więc dajemy go na podgrzewacz, żeby łatwiej to wszystko zeszło. iPhone'y od modelu 11 albo nawet modelu XR i 11 w górę trochę są inaczej skonstruowane. Ramka jest grubsza, przez co je trudno się otwiera. Bez podgrzewacza no to w zasadzie nie ma tak naprawdę roboty i trzeba to rozgrzać, żeby uszczelka i klej zmiękł i pozwoliło to ładnie otworzyć urządzenie. Ciekawa kwestia, bo takie zachowanie ekranu to niekoniecznie musi być mechaniczne uszkodzenie ekranu. To też może być efekt kontaktu z cieczą. No ale dajmy sobie chwilę i zobaczymy, co tutaj się okaże. Ekran od razu łatwiej odchodzi. Z ekranem jest duży problem, ponieważ on jest rozwarstwiony. Trudno mi powiedzieć, czy to jest wynik działania poprzedniego serwisu. Możliwe, ponieważ w serwisach autoryzowanych ekrany otwiera się w bardzo specyficzny sposób. Mianowicie telefon też bardzo często jest podgrzewany, ale jest jakby ciągnięty za przyssawki, za szybę. I jeżeli jest problem z ramką, klejeniem ramki do tafli ekranu, tafli szyby, to ramka zostaje w korpusie, ekran jest dosłownie rozrywany, jest lipa i coś takiego ma tutaj miejsce. Ja sobie podważam teraz ekran, wbijając blachę pomiędzy korpus a ramkę i podważam za ramkę, nie za szybę. Mimo wszystko ekran jest oddzielony, co oznacza, że faktycznie był otwierany i coś tu ostro poszło nie halo. Ten ekran też potrafi się rozkleić wskutek użytkowania w różnych warunkach, powiedzmy pogodowych i tak dalej. Klej po prostu puszcza. Jeżeli telefon wpadł na przykład do słonej wody, no to może być podobnie. A to właśnie mi chodzi. Widzicie, ramka odeszła od szkła ekranu w tym miejscu. Tak, używanie takiej blachy, mimo że się wydaje dość powiedzmy toporne, brutalne i tak dalej, ma swoje zastosowanie. Nie jest to idealna metoda. Potrzeba przy tym dużo wyczucia, spokoju, cierpliwości, ale jednak jest dość bezpieczna w całokształcie dla ekranu. Blacha mi się wygina. Trzeba to jeszcze położyć na podgrzewacz.
tutaj ramka odchodzi po długości, dosłownie aż widać klej. Stenekan na pewno jest, kolokwialnie rzecz mówiąc, spieprzony już. Ja chciałbym go otworzyć, nie pogarszając jego stanu. Ale niestety to jest taka zabawa. Albo się uda, albo się nie uda. Okej, większość rzeczy już poszło. Ja i tak sobie jeszcze to podgrzeję trochę. Jak urządzenie wygląda wewnątrz? Miało kontakt z wodą, to na pewno widać zardzewiałe wkręty. Woda się przez ten telefon przelała, to nie ulega wątpliwości. Paluchy, prawdopodobnie działanie poprzedniego serwisu. No i rozpieprzony ekran, pogięta ramka, tu to wszystko się rozłazi dosłownie. Ekran cały pręży, ekran już jest w zasadzie śmietnikiem. No tak czy siak, serwis się nie popisał otwierając to urządzenie, ale tak naprawdę to urządzenie mogło się, że tak powiem, nie otworzyć poprawnie przez wzgląd na to, że ciecz mogła coś tutaj spowodować. Ewentualnie ktoś w serwisie Apple w Czechach dał, kolokwialnie rzecz mówiąc, dupy i przy otwieraniu coś poszło nie tak. Ktoś się śpieszył i ekran oddzielił się od ramki. Tu widzicie, jak to pręży. Ekran się praktycznie odkleił. No niestety coś takiego mechanicznie mogło spowodować uszkodzenie tego ekranu. Otwórzmy sobie dalej to urządzenie i zobaczymy, co tam ciekawego słychać w czeluściach. Otwieranie tego urządzenia jest bardzo ciekawe. Mamy już tutaj jedną taśmę do podłączenia ekranu. Teraz trzeba mocno uważać, żeby nic nie uszkodzić, bo zwykle to się równa uszkodzeniu ekranu. Chociaż teraz tutaj to nie ma w ogóle znaczenia przy tym urządzeniu. Bardziej mam na myśli, jak będziecie sami coś chcieli wymienić, naprawić w takim urządzeniu, to jest to duży problem. Zerkam na elementy tutaj w głośniku rozmów, bowiem tutaj często też widać objawy korozji, gdzie ta woda, ciecz mogła tutaj napłynąć. Ciekawe jest to, że nie są odbarwione zbyt mocno markery. Taki trochę się zrobił pomarańczowy, ale że tak powiem nie rozpłynął się tak samo marker w tym miejscu. Też nie jest odbarwiony. Całość jakby skumulowała się tutaj na dole. Możliwe, że woda się przelała na przykład przez soket karty SIM albo poprzez ekran, który się rozkleił. Trudno mi powiedzieć, w jakiej konkretnej sytuacji miało tutaj miejsce zalanie, no ale na pewno zalanie miejsce miało. Korozja sama się nie zrobiła. Więc to jest podstawa do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego takiego urządzenia. Jak wygląda sprawa przy dalszych uszkodzeniach? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak ten temat ugryźć. Rzućmy sobie jeszcze okiem pod mikroskopem, jak to wygląda. Może coś jeszcze ciekawego tutaj się pojawi. No nic ciekawego tutaj nie widać, urządzenie po prostu było otwierane, to nie ulega wątpliwości.
Ślady korozji ewidentnie widać na wkręcie. To są niecałe zardzewiałe. Kolejny marker, który w sumie nie jest odbarwiony. No i tak ogólnie wygląda to nieźle. Podobno Face ID tutaj nie działa. No, kamera IR mogła dostać wody. Ta, widać tutaj taką specyficzną aureolę. To jest ślad po kontakcie z cieczą. Chodzi to o to mi. Tutaj była woda, więc kamera IR mogła ulec uszkodzeniu. Z tej strony na poziomie płyty głównej nie widać zupełnie śladów cieczy, więc ogólnie urządzenie jest w niezłej kondycji jako takiej. No ale powiedzmy dokonało żywotu. Sprawdzimy sobie jeszcze, czy faktycznie Face ID funkcjonuje. W sensie dot projektor sprawdzimy na testerze. I potwierdzimy niesprawność lub sprawność tego elementu. Udało się wykonać test. Fuses please replace. Abnormal. No rzeczywiście jest uszkodzone. Dot projektor uległ w jakimś stopniu uszkodzeniu. Nie tylko kamera IR, ale też dot projektor. Obejrzmy sobie to pod mikroskopem. Może coś jeszcze uda się zauważyć. Z tej strony jest całkiem ok. Nie widać korozji. Ogólnie sam mechanizm dot projektora wygląda całkiem ładnie. Zwykle widać jakieś zacieki na taśmie i tego typu historie, a tutaj wszystko wydaje się ok. No ale test mówi, że jest uszkodzony, więc najprawdopodobniej tak właśnie jest. Śladów korozji na nim nie widzę. Jako takiej korozji nie widać na elemencie dot projektora, no ale tester wskazuje, że nie działa właściwie. Odkręcę jeszcze blachę kamer głównych, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego tam będzie widać. Chyba nikt tej blachy nie odkręcał. Kto wie? Nic szczególnego tutaj nie widać. Sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają soczewki, bo często ślady zalania cieczy pozostają na soczewkach. To, co widzicie teraz, to jest zabrudzenie, które jest na soczewkach. Jest to ślad po kontakcie z wodą. Tu jest tego jeszcze więcej, oprócz tego jakieś zabrudzenia. Dziwne rzeczy są naokoło, widzicie? To nie jest normalne, więc to urządzenie albo pływało, albo coś tu się działo niespotykanego. Tu nawet jest jakiś brud. Nie wiem, czy ktoś te kamery demontował. Nie mam zielonego pojęcia. Thank you.
urządzenie miał kontakt z wodą, z cieczą, bezapelacyjnie. Coś tutaj się działo. Cóż mogę powiedzieć? Serwis nie popisał się do, powiedzmy, jeszcze bardziej uszkodził klientowi urządzenia. Aczkolwiek po kontakcie z wodą ekran może być w jakimś stopniu osłabiony. Przez to przy otwieraniu rozkleił się i się uszkodził do końca. Czy to jest wina serwisu? Trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Trudno przewidzieć jakby następstwa uszkodzeń, które mogą mieć miejsce i warunków, w których pracują takie urządzenia. Apple wymyślił, że to się otwiera w pewien specyficzny sposób, powtarzalny sposób. This will get slid into the heater. It'll heat up your phone to the proper temperature to help release the adhesive that is on and holding the display into place. Other than the hot pocket, we can go ahead and remove the heating tool itself. And it's a pretty heavy piece of machinery. It's a little bit awkward to get here, especially while I'm trying to film it at the same time. But this is it. So there is a screen on the front that'll give you an automatic 2-minute countdown as it heats the display to the proper temperature to melt or weaken that adhesive. You can see there is a little lever on the top as well as a suction cup in the middle. We'll go ahead and slide in our hot pocket. You'll hear it click as it goes into place. The suction cup is adjustable, so you'll move it as close to the end as you can and then tighten it down. Then, once it's properly heated, you will use this little knob at the top to slowly increase the pressure and hopefully pop open the display. No, jeżeli coś tam się zadziało z tym urządzeniem, to ten sposób spowodował to, że ekran się uszkodził do końca. Rozerwało go tak naprawdę, oderwała się ramka od szkła, naprężenia i te sprawy. OLED gdzieś tam uległ uszkodzeniu i można by się kłócić, czy serwis powinien za to odpowiadać, czy nie. Nie wiem, możecie mnie pisać w komentarzach, jaka jest wasza opinia na temat urządzeń, które są w jakiś sposób deklarowane przez producenta, że spełniają normy IP, a potem dochodzi do takich dziwnych sytuacji, że ludzie na przykład, nie mówię, że tutaj, bo ja nie wiem, co się stało z tym urządzeniem, w jakim momencie i w jakich okolicznościach doszło do zalania, ale od klientów słyszę historie, gdzie urządzenia są myte pod kranem z bieżącą wodą, bo dlaczego nie? Przecież są tam wodoszczelne czy wodoodporne, jak zwał, tak zwał. Co można pomyśleć na temat takiego urządzenia, które faktycznie miało gdzieś kontakt z wodą? Właściciel odesłał je do serwisu, serwis przesłał je dalej do, powiedzmy, głównego serwisu obsługującego tutaj tą część Europy, do Czech. Tam ktoś to otworzył, stwierdził, że zalane, zamknął i nara, przy okazji uszkadzając ekran. Dzięki, trzymajcie się, do następnego razu.